Poniedziałek, 13 kwietnia, Anno Domini 2020. To wyjątkowy historyczny rok ze względu na pandemię koronawirusa. Również nietypowe i trochę smutne święta dla wielu, ponieważ nie mogą ich spędzić z najbliższymi. No i nietypowy śmigus-dyngus, bo zamknięty w czterech ścianach naszych domów. Dlatego też nasz poranek inny niż wszystkie do tej pory, ponieważ pierwszy raz prowadzę program w maseczce ze względów oczywiście bezpieczeństwa. No i wyjątkowy, unikalny gość, królik o imieniu Behemoth, który, niech Państwo nic wiedzie, jego niewinny wygląd jest królikiem obronnym i potrafi sobie radzić podobno nawet z rottweilerami. Tak powiedział mi właściciel królika, który właśnie obchodzi śmigusa dyngusa. Zostałam polana wodą, to dobrze, bo według tradycji będę miała powodzenie u chłopaków, ale tu pojawia się pewien problem. A problem polega na tym, że ulice są opustoszałe. Tutaj na placu Piłsudskiego co roku stały grupy młodych ludzi z wiadrami pełnymi wody. Dzisiaj nie ma tutaj nikogo. A w sprawdzeniu, czy śmigusowo-dyngusowe polanie wodą przysporzy nam powodzenia, przeszkadzają też trochę maseczki, bo nie widać przez nie, czy niewiasta nie ma braku w uzębieniu, czy nie ma wąsa, a przecież gabinety stomatologiczne i kosmetyczne nie działają, więc wszystko jest możliwe. Maseczki mają też jednak swoje plusy, bo wyrównują szanse i chronią nas przed nieświeżym oddechem, co po niektórych obywateli, ale to, co najważniejsze, nie przeszkadzają się uśmiechać, a przecież uśmiech i życzliwość w dzisiejszych czasach jest najważniejsza.